Koniec sezonów piłkarskich coraz bliżej i z tej okazji rozpocząłem nową serię na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam moje przewidywania drużyny Team of the Season z Premier League. I standardowo mam dla Was wyzwanie 70 apek górę w ciągu godziny od dodania tego filmu, równa się z kolejnym odcinkiem już jutro, a za 100 apek górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każde 30 apek które pod tym filmem dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną znowu ekspert na odcinku, jeżeli go znajdziecie to standardowo Wam przytnę serduszko. I tutaj macie pokazane wszystkie osoby, które chciały, żebym je w tym odcinku pozdrowił oraz 5 ostatnich subskrybentów na moim kanale, więc jeżeli Ty chcesz pojawić się w kolejnym odcinku, to napisz w komentarzu pozdrawiam oraz zostaw suba, teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Ederson, który ma bardzo dobry sezon. Jak wiemy, obrona Manchesteru City gra bardzo dobrze, Brazylijczyk tak samo. W tym sezonie stracił on 20 bramek oraz zanotował 16 czystych kont, co jak na dynamiczność oraz na ilość bramek w Premier League jest bardzo dobrym wynikiem. I uważam, że Ederson na ten moment jest najlepszym bramkarzem ogólnie w całej lidze angielskiej i karta Team of the Season jest dla niego jak najbardziej zasłużona. I przechodzimy teraz już do obrońców, a pierwszym jest Dinie, który naprawdę trzeba przyznać, że także rozgrywa bardzo dobre zawody. Jest to jeden z lepszych lewych obrońców na ten moment w Premier League. W tym sezonie strzelił on 0 bramek oraz zanotował 6 asyst. Wynik według mnie bardzo dobry jak na obrońcę i według mnie dają bardzo duże jakości dla całego klubu Evertonu i według mnie w tym przypadku karta Team of the Season jest także jak najbardziej zasłużona. I kolejnym bocznym obrońcą w tym odcinku jest Cancelo, który rozgrywa kolejny niesamowity sezon w swoim wykonaniu. Wiemy, że piłkarz ten często gra jako lewy obrońca, jako prawy obrońca, aczkolwiek ja uważam, że kartę Tots dostanie właśnie na pozycji prawego obrońcy. Jest taki bardziej wahadłowy w drużynie z Manchesteru, aczkolwiek no wiemy, że Cancelo jest to topka na pewno na tej pozycji na świecie. No i sami widzicie, jedna bramka, 3 asysty oraz bardzo dużo właśnie on nadaje także jakości obronie z Manchesteru, gdzie ogólnie cała obrona w tym sezonie gra bardzo dobrze, więc dla mnie tutaj Tots także jest zasłużony. I drugim bocznym obrońcą w tym odcinku jest Wan-Bissaka, który dla Manchesteru z United tym razem daje także dużo na pewno jakości. Według mnie jeden z najlepszych prawych obrońców oczywiście wraz z Cancelo w tym sezonie. I według mnie tej karta Tots jest także jak najbardziej zasłużona. 2 bramki, 2 asysty oraz bardzo dużo naprawdę dobrych interwencji podczas meczu. I uważam, że jak to mówiłem, karta Tots dla Anglika jest jak najbardziej zasłużona. I teraz przechodzimy już do stoperów, a pierwszym jest Thiago Silva. Szczerze mówiąc, co z Was spodziewało się, że jeżeli Brazylijczyk przejdzie do Chelsea, będzie on cały czas grał na tak wysokim poziomie i swoją formę z dawnych lat z Paris Saint-Germain właśnie przeniesie do klubu z Londynu? Ja się szczerze mówiąc tego nie spodziewałem, a wyszło na to, że po zmianie trenera i tak dalej, Brazylijczyk rozgrywa bardzo dobre zawody, dostał nad kilka informów, w tej chwili co mówi sam za siebie i według mnie jak najbardziej zasługuje on na wyróżnienie i dostanie się do drużyny sezonu Premier League w FIFA 21 podczas Totsu. I teraz przechodzimy do kolejnego stopera, a jest to stoper Manchesteru City, czyli Ruben Dias, który w tym sezonie właśnie przyszedł do tego klubu. No Portugalczyk radzi sobie bardzo dobrze, jest to świetny pełnośrodkowy obrońca. I no można powiedzieć, że jeden z najlepszych na ten moment całej Premier League, bo wiemy, że kiedy odszedł Van Dijk, się bardziej teraz patrzy na tych innych stoperów i dają oni naprawdę radę. No i samo to jak mówiłem na początku, Manchester City traci bardzo mało bramek podczas meczy. To jest także zasługa tej świetnej obrony, no i według mnie piłkarz ten zasługuje na kartę Tots. Jeżeli mówimy o stoperach i Manchesterze City, nie możemy zapomnieć oczywiście o Stonesie, który rozgrywa także bardzo genialny sezon. I uważam, że tak samo jak w przypadku Rubena Diasa dostanie on swoją kartę Tots, która będzie wyglądała według mnie tak samo dobrze jak karta właśnie Portugalczyka. Strzelił on 4 bramki w tym sezonie, jak na obrońcę według mnie w Premier League jest to dosyć dużo. No i karta to w tym przypadku jest także zasłużona. I przechodzimy teraz do pomocników, a pierwszym z nich jest Souce, który jest tutaj wielkim odkryciem tego sezonu. Przechodzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze, jest on środkowym pomocnikiem defensywnym i dają właśnie dużo jakości w obronie dla West Hamu, a także w ofensywie radzi sobie bardzo dobrze, gdyż w tym sezonie strzelił on 9 bramek, co jak na SPD nie jest zbyt często spotykane oczywiście. No i według mnie piłkarz ten dostanie swoją kartę Tots, która będzie wyglądała bardzo ciekawie. No i można powiedzieć, że jeżeli utrzyma swoją formę, to West Ham będzie naprawdę pomocnika na lata. I teraz czas na Mounta, który także radzi sobie genialnie w tym sezonie. Jest to też wielkie odkrycie dla Chelsea. Jest to bardzo młody zawodnik, który naprawdę daje bardzo dużo jakości dla swojego klubu. W tym sezonie strzelił 5 bramek oraz zanotował 4 asysty. No nie jest to jakoś, no nie patrząc dużo jak na środkowego pomocnika ofensywnego, ale wiemy jak wygląda taktyka Chelsea, nie strzelają oni nie wiadomo ile bramek. No i według mnie piłkarz ten jak najbardziej też zasługuje na swojego Totsa. I dzisiaj, kiedy też oglądacie ten film, prawdopodobnie piłkarz ten zagra od pierwszej minuty z Polską, więc zobaczymy jak mu pójdzie. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie o ten gorszy mecz w swojej karierze, ale trzeba przyznać, że ten sezon jest dla niego jak najbardziej na plus.
No i karta TOTS jest jak najbardziej zasłużona. Gundogan jest zawodnikiem, który chyba nikt się już nie spodziewał, że jeszcze może mieć swój prime i to w takim wieku jak teraz. Ja go do każdego myślał, że to jak grał już Borussia Dortmund, kiedy grał genialnie na początku w City też. Ale w tym sonie przychodzi Niemiec samego siebie. Strzelił on 12 bramek oraz notował 2 asysty. Jako środkowy pomocnik jest to coś niesamowitego. Piłkarz ten strzela bardzo często właśnie w klubie z Manchesteru. No i tej karta Team of the Season to jest tylko formalność. 2 razy został wybrany najlepszym piłkarzem miesiąca w Premier League. Więc no, według mnie nie ma innej możliwości, aby piłkarz ten karty TOTS po prostu nie dostał. Bruno Fernandes, wiemy, świetny środkowy pomocnik ofensywny w Premier League, którego po prostu nie może zabraknąć podczas drużyny Team of the Season. Piłkarz w tym sezonie strzelił 16 bramek oraz zanotował 10 asyst. No wynik można powiedzieć niesamowity. No wiemy, no często ludzie mówią, że z karnych strzela, ale wiemy, że z karnego też trzeba umieć strzelić. A do tego ma on 10 asyst, więc często on się właśnie przyczynia do bramek dla tego klubu. No nie oszukujmy się, gdyby nie właśnie Portugalczyk, to myślę, że Manchester byłby o wiele niżej w tabeli. I tutaj nie ma co się więcej rozwodzić, bo karta TOTS jest na 110% pewna dla tego piłkarza. A jak mówimy już o pomocnikach ofensywnych w Premier League, to nie możemy zapomnieć oczywiście o genialnym Kevinie De Bruyne, który kolejny sezon z rzędu pokazuje, że na tej pozycji jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. 5 bramek oraz 11 asyst jest świetnym wynikiem. No i tak samo jak znalazł się w drużynie roku razem z Bruno Fernandeszem, tak myślę i tak samo dostają swoją kartę TOTS, która będzie wyglądała bardzo dobrze. Jest to karta, którą nawet jeżeli da mu styl gry cień, to będzie można spokojnie nim grać jako SPD. No i nie patrząc, piłkarz, który naprawdę nadaje się na każdą pozycję na boisku. Marcus Rashford także w Manchester United rozgrywa w tym sezonie bardzo dobry sezon. W tym sezonie strzelił on 9 bramek oraz zanotował 9 asyst. I jest to według mnie chyba najlepszy ofensywny piłkarz tego klubu na ten moment, oprócz oczywiście Bruno Fernandesza, ale nie jest to napastnik, a Rashford już tak. No i według mnie sugeruje on na swoją kartę Team of the Season, która będzie wyglądała genialnie. Wiemy, że zwykła karta Rashforda jest już bardzo grywalna, więc patrząc na to, że mam dobry sezon, jest to karta grywalna i jej będzie wiedziała, że dużo osób taką kartę by kupiło, to na pewno tego TOTS-a według mnie dostanie. Patrząc tak po samych statystykach, będzie to według mnie jedna z najlepszych kart, jaka wyszła w tym roku w FIFA. I czas teraz na jednego z najlepszych strzelców w tym sezonie w Premier League, a jest to Salah. Wiemy, że generalnie Liverpool nie ma zbyt dobrego sezonu, co widać po ich miejscu w tabeli oraz ich wynikach, ale Salah jednak strzelił te 17 bramek oraz zanotował 3 asysty, więc uważam, że na pewno na tą kartę Team of the Season zasługuje. No co, miejmy nadzieję, że Liverpool w przyszłym sezonie będzie grał lepiej niż teraz, bo teraz wiemy, że kontuzje, gorsze mecze przyczyniają się na to, że wielu tych zawodników po prostu nie będzie w tej drużynie Team of the Season, a szkoda, bo wiemy, że na przykład rok temu było ich bardzo dużo. I teraz wiemy, że tak zasłużenie to tylko Salah się powinien w tej drużynie sezonu Premier League znaleźć, ale jak to będzie, to zobaczymy, bo wiemy, że EA lubi dawać takie karty właśnie piłkarzy z Liverpoolu. No a jeżeli chodzi o moją opinię, to tylko Salah na taką by zasługiwał, która będzie wyglądała no bardzo dobrze, bardzo grywalnie. No i na pewno każdy, kto ogląda ten odcinek, taką kartę chciałby mieć w swoim zespole w Ultimate Team. I następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Son, który no kolejny sezon z rzędu będzie prawdopodobnie w drużynie Team of the Season Premier League. No co można powiedzieć, no Koreańczyk w Tottenhamie jest bardzo dobrym zawodnikiem. W Premier League radzi on sobie wręcz genialnie, 13 bramek, 9 asyst. I wraz w duecie z Harrym Kane'em radzi on sobie wyśmienicie. No i co więcej mogę powiedzieć, no karta Team of the Season do tego piłkarza jest także uważam w 110% pewna. I ostatnim już zawodnikiem w tym odcinku jest Harry Kane, czyli na ten moment król strzelców Premier League. Zawodnik zdobył 17 bramek oraz zanotował 13 asyst, to jest no najlepszym chyba wynikiem w całej Premier League według mnie na ten moment. Radzi sobie właśnie Anglik świetnie w tym sezonie, no i według mnie to także no tutaj na 1000000% będzie dla niego pewne za taki wynik. Oraz nawet za samo to, że jest on królem strzelców, dostał on kilka informów w tej FIFA. I co ja mogę więcej powiedzieć, no tutaj także jak w przypadku innych zawodników, według mnie to jest pewne. I tutaj coś dla was, jeżeli wam zabrakło jakiegoś zawodnika w tym odcinku, to możecie tutaj śmiało napisać w komentarzu, kogo wam brakuje. Tutaj taka jest pusta karta, bo pewnie mogłem kogoś pominąć, wy możecie mieć inne zdanie niż ja. Więc piszcie śmiało w komentarzu, jakiego zawodnika wam w tym odcinku po prostu zabrakło. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Napiszcie w komentarzu, z jakiej ligi chcecie kolejne przewidywania Team of the Season oraz zostawcie, jak to lubiłem, 100 łapek w górę pod tym odcinkiem, to pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każdy 30 łapek pod tym filmem dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. I co, słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku na moim kanale. Do usłyszenia, cześć!